Witam wszystkich zgromadzonych, moi drodzy. Nagrywam na archiwum wyjaśnienie. Oficjalnie HOTS przechodzi w tak zwany, jak to się mówi, Global Maintenance Mode, coś takiego, czyli coś jak StarCraft i StarCraft 2. Blizzard po prostu, niektórzy uważają, że po prostu udupił tą grę, czyli że oficjalnie ją uznaje za martwą. Mianowicie, co to znaczy? To znaczy, że jest to już pełna wersja gry. Nic już do tej gry nie zostanie dodane w postaci skinów, w postaci mapek, trybów, nic takiego nowego nie będzie już dodawanego. I gra będzie tylko podtrzymywana. To będzie podtrzymywanie przy życiu, czyli będą działać serwery, będzie można sobie dalej kupować jakieś rzeczy w sklepie, jeżeli ktoś chce skiny i tak dalej, ale nie będzie już takich nowości. Podobno mają dodawać update'y, mają być aktualizacje, jeżeli coś tam będzie zepsute, jakieś zbugowane i tak dalej, to będą takie rzeczy. Stary, idę w żuczki, stary. Idę z żuczkami. Także można już powolutku grę pożegnać. Ja robię takiego builda na Anubaraku, że będę żuczki przyzywał. Dokładnie. I tu ropuszki sobie idą. O, ale żeście wciągnęli. Oho. Ale bitwa, ale bitka, mocna, mocna. O, zmetamorfozował mnie. Dobrze, jest na razie okej. Ale... Jak to... I akurat tam się te... I to było przypadkowo, bo ja akurat tam przerzucony, a ja go tam... O Jezu. Jak to się wydarzyło, to nie wiem. Dobra, idziemy. Ładnie, ubity zostanie. Dobra. Teraz można iść troszeczkę inaczej, bo już First Blood został zbity. Idziemy, moi drodzy. Idę na botka. Idę sobie popchać troszkę. Była arma grana? Nie, nie było dzisiaj army. I co ja mam teraz? Co jakiś czas żuczka przyzywam? Żuk żywiciel. Wyłączyć. A nie, no to one się same przyzywają, tak? Żuczki się same przyzywają, bo on ich może być więcej potem. Dobra, idziemy. Zobaczmy. Przekonam tych najemników, żeby do nas dołączyć. Dobra, zobaczmy. Wybierz talent. Do had what the fuck moment, a? Dobra, weźmiemy chłopa. Ale jeszcze powrócę silniejszy. Jaka to jest mapa? A, bo my będziemy te klatki jakby. Okej, okay, wiemy, o co chodzi. Świat donosi, że wróg wziął do niewoli naszych żołnierzy. Jakieś kulki daje. Kerrigan tu jest. Widzę, że chcą mnie bić bardzo. Zajmijcie więzienie hordy, ale dopilnujcie. Dobra. Dobra, trzech na dole, to ja idę tam. Trzech na dole, to ja idę do góry. Dobra, dawaj. Już idziemy, nie bój się. Okej, okay, już idziemy. Klatek zajmie trochę czasu. Musicie ich bronić. To jak strzelanie do orków na strzelnicy. Super. Nie. Dobra, dobra. Ach, niech ucieka. No nie, no trzeba klatkę zabezpieczyć, come on. Dobra, musimy tą klatkę tu ogarnąć. Poczuj
moją mękę. Niech oni się tam nie biją. Anubaraki. Zwiad donosi? Dobra, jest. Kiedy kawaleria rozwinie szyk, dołączymy do natarcia. Dobra. Ucieczka. Idą wilki. Idą wilcy. Żuczki jeszcze weźmiemy, żeby leczyły nas, a ja pójdę na bota. Tu są żuczki, żuk żywiciel. Tu jest punkty doświadczenia, zebrać trzeba. Okej. Okay. Spadamy stąd. Idziemy, bo oni muszą cofnąć. Pójdziemy na mida. Z jakiej sieci netci działa? Działa mi to się już nie nazywa UPC. To się nazywa już teraz T-Mobile. Chociaż nie wiem, to się to jakoś zmienia, że UPC po prostu dalej będzie się już nazywać UPC i tak dalej? Czy to tylko tak na papierze zmieniło, że tam wykupiło T-Mobile? To już nie będzie, to nie będzie się raczej nazywać tam Internet T-Mobile, nie? Dalej normalnie usługa się będzie nazywać UPC. Przepraszam, z Play, ja powiedziałem co? Play, T-Mobile, dobra, trzeba o co chodzi. No jest faktycznie różnica, źle to powiedziałem. No, goście, tak się nie robi. O kurwa, ale mi wdupił, ty. Ło! Nie. A, laser jakiś mnie goni. Dobra, wal się. No, dobra. Okej. Dobra, i teraz co bierzemy? Owija wroga kokonem, zadaje obrażenia wrogom. No, to będzie dobre. I leczy, stary. Zadaje obrażenia wrogom, czyli ja zrobię rój. Rój szarańczy. Dobra, jedziemy. Nie zawiedźcie ich. Ups, jak to powiedział ojciec Makua, moździerz UPC. Spoko. A nie wiem, czy tam Makua gada o moździerzach UPC. No jest ładnie. Wszyscy ubici, stary. Tak ma być. Ale ich porobiłem. Porobieni są. No i cyk. Alterak. Dobrze, teraz jeźdźcy muszą być tutaj. O. Za chwilę będą przychodzić orkowie. Dobra, jest. To jest najważniejsze. Dobra, ubity. Pięknie.
Tak jest, zablokowany ładnie. O Jezu. Dobrze, poszło. Pchamy, pchamy. No, dawaj, 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 dawaj. Nie mam many. Dobra, rozwalmy bazę. Rozwalamy bazę, dawaj, 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 dawaj. Szybciej bazę trzeba rozwalić. Musimy ostatni, zanim gra umrze, bo już wyłączają dzisiaj ją. Dokładnie. Czy już zawsze będę musiał walczyć za... Pozdrawiam, Marley, siema. Coca-Cola jest sponsorem, Coca-Cola Zero oczywiście. Jakaś tam cukrowa Coca-Cola. Przejmij ten obóz. O Jezu, bo tu jest bydlak. Poczuj mocne rubiańskiego jadu. Aż te odgłosy tych gnoli. Kurde, tyle się grało w WoWa, nie? I tych gnoli się poubijało. To jest tak jak dźwięk Murloka. To już na zawsze zapamiętasz. Nie stawiaj oporu! Uważaj się! Uważaj się niebezpieczeństwo! Dobra, idziemy. Co? Gdzie oni chcą iść? O kurwa! Ktoś mnie wciągnął. Oj, ale mnie o, zniszczyli mnie. Totalnie mnie zniszczyli. No tak jak dźwięk z Half-Life'a, oczywiście, że tak. Są bardzo charakterystyczne dźwięki. Szaman do bagietnikowi, o! Dziękuję bardzo za podarowanie suba, dziękuję. They have given 224 gift subs in the channel. O, ładnie go tam wciąż wrzucił do bazy. Zobaczymy, jak wygląda ten team fight. Bardzo fajnie. Ale o, będzie uciekał. Ale on chyba nie uciekł. Stary, ładnie. Idziemy. Cyk, cyk, cyk. Wycofać się i przegrupować. Tworzymy żuczki. Wymiażdżę cię! O kurwa. Dokładnie. No i co, kończymy tą grę chyba, jak to przejmiemy teraz. No ale ona jakiś ulti odpaliła. Wyssała mnie. Dobra. Idą. No i teraz będzie już końcowa. Imponujące. Dobra tam, fort gówno fort. Szybciutko. Wjedźmy tu.
Dobrym tankiem jest Anubarak, bo potrafi się podleczyć. Ma też pancerz dodatkowy. Troszkę potrafi popchać, bo te żuczki się wytwarzają przy robieniu tych ataków podstawowych. Jest okej. Dobra, idą. Niechaj się stanie. Dobra, robi te żuczki. Dobra. Nie no, on poszedł ze mną do bazy, co za gość. Aha, oj, oj, oj. Dobra, dobra. Dobra. Ciężka sprawa. Mordercza seria. Nawet ja wiem, kiedy należy. Twierdza spuszczona. Twierdza zburzona. Im dwóch nie żyje, to można by było wdupić się. Wujek, podkreślenie, dobra rada, wysyła 200 kryształu, top 7. Top 7? Dziękuję bardzo, wujku. Z wujek. Wujek weselny. Daję prezent. Oczywiście. Ja was, wujek, dobra rada, notorycznie na streamach wysyła bicy, wysyła wsparcie, dosyła. Ja podejrzewam, że on po prostu przerzucił przez granicę tańsze. Że gdzieś taniej kupił. Uciekaj. Odkryj mocne rujańskiego jadu. Idziemy. Kontrabanda, dokładnie. Jedziemy go. Dobra, niech idzie gigant. Stary. Idziemy tam. Wycofać się i przekonać. Uwolnijcie naszych żołnierzy i pokażcie hordzie, co potrafi straż. Uwolnijmy żołnierza. No, łańcuchy poszły w ruch. Aha, znowu mnie zeżar gnój. Ale bitka, co? Ale bitwa. Ale mało HP mam. Ucieknę, ucieknę. A nie, dodobili mnie. Szkoda, szkoda, bo ja tam kurde tankowałem, ale nie dało się już tak długo wytrzymać. Ale nasi idą. A to będzie koniec już. Patrzcie, jak idą nasi. Idą giganty nasze. Ej, wow, a to, kto to stawia takie działo? Zastrzeliło go. A nie, to jest od Raynor? O, nie wiem, chyba od tego ze StarCrafta. Czemu nie liga? Bo liga jest zbyt żywą grą. Ja lubię takie właśnie martwe gry. Patrzcie, idą teraz, idą pod bazę. Idą już rozwalić bazę, bo tu jest ten boss. I tu jest... Oj, trzeba go po prostu ubić. A oni go... Oj, 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 ale będą mieli ciężko. Znaczy, jeszcze przeżyją ton, a tak chyba, ale tego od góry jak dojdzie, to już nie.
Okej, przeżyli. A ten od góry? Ten od góry fajnie atakuje z tym młotem. Dobra, muszę do nich iść. Biegnę do nich. A, jak nie jest atakowany, to się leczy. A faktycznie, no. To idziemy tam. Idziemy szybciutko. Chyba nie zdążę nawet dojść tam. Aj, koniec. Tak to właśnie jest. I władca kruków nigdy nie mieli szans. MVP. MVP, a ja chcę zobaczyć, czy ja jestem jakimś MVP tutaj. Anubarak, 29% pochłoniętych obrażeń w walce drużynowej. To byłem ja. Przyjąłem dużo na klatę.